Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin. Witam Was w kolejnych nowościach na kanale. Dzisiejszy odcinek w całości poświęcony jest tej paczce od firmy Thermaltake, a dokładnie od TT Esports by Thermaltake, czyli firmie, która w swojej ofercie posiada bardzo wysokiej jakości akcesoria dla graczy. Powiem Wam jeszcze, tak żeby podsycić Waszą ciekawość, że część z rzeczy znajdujących się w tym kartonie będzie przeznaczona na konkurs na moim kanale, który zacznie się już naprawdę niedługo. Ale nie powiem Wam, co będzie na konkurs, możecie sami się domyślać. Wystarczy wiedzieć tylko tyle, że będą to naprawdę fajne nagrody. Tak więc zabieramy się za rozpakowanie. Ok, zaglądamy do środka. Pierwsza fajna rzecz, którą widzimy, to nie jest typowo sprzęt dla graczy, a raczej akcesorium. Czyli taka fajna torba na pasku ze świetnym logo TT Esports by Thermaltake. Kolejna rzecz. Najnowsza, podświetlana myszka dla graczy Talon. Możecie już sobie na nią rzucić okiem po raz pierwszy. Genialna myszka Black. Kolejna rzecz to słuchawki dla graczy Kronos. Jeszcze jedne słuchawki, całkowita nowość, są to słuchawki Verto, które chyba w Polsce w recenzjach za bardzo się jeszcze nie pojawiały. Są to jedne z najnowszych, a w sumie najnowsze słuchawki w ofercie Thermaltake'a, dlatego bardzo fajnie będzie je też przetestować. I zbliżamy się do końca. Ostatnia rzecz to też jest nowość, też za dużo jeszcze recenzji nie było. Jest to mechaniczna klawiatura Poseidon, czyli kompaktowa konstrukcja na bardzo wytrzymałych przełącznikach. Myślę, że testy tej klawiatury będą naprawdę ciekawe. Jak widzicie, jest też podświetlana na niebiesko i ma bardzo dobre parametry techniczne. Tak więc to by było na tyle, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku. Oglądajcie kanał, ponieważ konkurs zaczyna się niedługo. Śledźcie także Facebooka, ponieważ Facebook też będzie jakby uczestniczył w tym konkursie. A na koniec rzućcie jeszcze okiem na wszystkie sprzęty, które dzisiaj przyszły. A tymczasem pozdrawiam Was, cześć!